Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na ostatnim przed wakacjami naszym spotkaniu. Chciałem przypomnieć, że trwają te nasze spotkania już półtora roku, bo zaczęły się w styczniu 2014 roku. Będą w tej formule na pewno trwały do końca tego roku kalendarzowego. Później być może, że zmienimy troszkę formułę, rozszerzając tematykę naszych spotkań na Azję. Przy okazji właśnie zamykania roku akademickiego chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, którzy przychodzą do nas. Niektórzy właśnie od półtora roku mamy weteranów na tej sali. Także chciałem podziękować wszystkim instytucjom, które pomagają nam w organizacji tego. Chciałem też dodać, żebyście Państwo mieli jasność, iż te nasze spotkania są organizowane na zasadach, wstydzę się użyć tego określenia, ale je użyję, prac społecznie użytecznych. Dlatego, że na prowadzenie tych spotkań nie mamy dosłownie nawet jednej złotówki. Wszyscy, którzy organizują, wszyscy, którzy występują u nas, nie otrzymują żadnych honorariów, ani żadna z instytucji organizujących nie ma też żadnych innych profitów, prócz moralnej satysfakcji. Więc jak sądzę, półtora roku takiego działania całkowicie społecznego dla szerzenia wiedzy, to jest pewien rekord i cieszę się, że spotkania cieszą się powodzeniem wśród słuchaczy. Myślę, że trochę do poszerzania wiedzy przyczyniamy się. Tym bardziej, że wszystkie te nasze spotkania są nagrane, są archiwum mamy dostępne na stronie SWPS-u. Tak. Kilka słów, jeśli Państwo pozwolą, na temat Tajwanu, którym się też trochę od lat zajmuję. Kilka refleksji sinologa. Pierwsza kwestia. Chcę powiedzieć, że kwestia podziału Chin, które jest dziedzictwem epoki zimnej wojny, wygląda dość specyficznie w przypadku Chin. Historycznie przypominam i w Księdze Przemian, i w opowieściach o Trzech Królestwach przewija się nieustannie ten wątek, że dobry ład w Tianxia, czyli w świecie, czy w świecie chińskim, polega na zjednoczeniu. Chiny powinny być zjednoczone, wtedy jest porządek moralny, polityczny itd. No a właśnie periodycznie Chiny się rozpadają, wtedy mamy chaos, okres wielkiego chaosu i znowuż się jednoczą i wtedy jest właściwy porządek. Więc ten schemat historyczny, jak mówię, funkcjonujący archetyp od ponad 2000 lat, oczywiście odgrywa pewną rolę i w głębokich pokładach świadomości społecznej jakoś funkcjonuje. Z drugiej strony, oczywiście mamy realia, mamy młode pokolenia Chińczyków po wszystkich stronach tego. Mamy także szczególne zjawisko, chiński Singapur, zamieszkiwany w większości przez Chińczyków, rządzony przez Chińczyków, świetnie zorganizowany przez Chińczyków. Przypomnę, że prócz krajów bogatych w ropę i gaz, jest to obecnie najbogatsze państwo Azji Wschodniej o najwyższym PKB na głowę. Więc który i Singapur w żaden sposób nie jest częścią
częścią Chin. Przez nikogo nie jest zaliczany, ani sami Singapurczycy się nie zaliczają do tego. Także Tajwan uczestniczy w życiu chińskim w rozmaitych formach. Obecnie odgrywa ogromną rolę w unowocześnianiu gospodarki chińskiej, w budowaniu całych najnowocześniejszych sektorów, przede wszystkim elektroniki i tak dalej. Inwestycje tajwańskie są gigantyczne i dysputy na temat współpracy, ewentualnego zjednoczenia itd. trwają od lat. Jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, polecam książkę, którą żeśmy redagowali razem z profesorem Dziakiem i panią doktor Ławacz, wydanej w 2012 roku WISP PAN, Chiny w XXI wieku, perspektywy rozwoju. Tam duży esej poświęciłem nieoficjalnym rozmowom między stroną tajwańską i stroną HRL. Przy czym tam we wstępie zaznaczam, że prawie nic z tego nie było publikowane, że to są wszystko informacje uzyskane prywatnie na temat tych nieoficjalnych rozmów. Przy czym informacje z obydwu stron, zarówno z wysokiego szczebla HRL, jak i z wysokiego szczebla doradcy prezydenta Republiki Chińskiej na Tajwanie, która potwierdziła, że właśnie takie z grubsza są propozycje. Więc oprócz zjawisk ze sfery domeny publicznej, informacji, deklaracji publicznych, mamy w tym przypadku także bardzo rozbudowaną sferę kontaktów prywatnych, a przypominam, że one nawet w okresie HRL-u zadziwiająco funkcjonowały. Sytuacja na Tajwanie jest tym bardziej skomplikowana, że choć w tej chwili to już jest trzecie pokolenie tych, którzy toczyli wojnę domową, to jednak na Tajwanie mamy trzy podstawowe grupy etniczne chińskie, bo Chiny pod tą ogólną formułą jedności Chin są zróżnicowane, podzielone na różne kultury, różne etnosy, różne języki, różniące się między sobą jak języki indoeuropejskie. Więc przypomnę, że 3/4 ludności to są specyficzni tacy morscy Chińczycy z prowincji Fujian, Minnan, jak się ich nazywa, mówiący swoim językiem minnańskim. Ludność, można by powiedzieć, rdzenna Tajwanu. To byli również, przybyli wcześniej, Hakkijczycy, bardzo specyficzna grupa etniczna, sławni żeglarze, awanturnicy, otwarci na wszelkie nowości. Byli bardzo aktywni w sferze wojskowości i bardzo aktywni w sferze handlu, a zwłaszcza bankowości. Także w szeregu banków chińskich w Hongkongu językiem roboczym kierownictw jest właśnie hakkijski, bardzo specyficzny. No i mamy Talużen, czyli Chińczyków, a dzisiaj głównie ich potomków, tych, którzy przybyli z kontynentu w 1949 roku, gdy kończyła się wojna domowa, przegrana przez Kuomintang. Wobec tego część elit kuomintangowskich, czy elit antykomunistycznych szerzej, uciekła na Tajwan. Przy czym wtedy było to około 1,5 miliona ludzi. Na Tajwanie liczącym około 5 milionów mieszkańców to była znacząca liczba i stanowili przez lata mniej więcej 15% ludności Tajwanu. Przy czym dodajmy,
była to grupa rządząca przez cały okres dyktatury Kuomintangu, uprzywilejowana. Duża część tych elit przyjmowała chrześcijaństwo, głównie różne kościoły protestanckie. Więc relacje między tymi trzema grupami były skomplikowane, choć jak mówię, właśnie w tym trzecim pokoleniu się poprawiają, a przyłączenie Tajwanu do Chin po II wojnie światowej na mocy porozumień w Teheranie i Jałcie było dosyć dramatyczne. Przypomnę, że 28 lutego 1948 roku na Tajwanie reżim wojskowy Kuomintangu doprowadził w praktyce do wyrżnięcia całej miejscowej elity tajwańskiej. Elity w szerokim rozumieniu, aż do nauczyciela ze szkoły podstawowej, z pierwszej klasy i brygadzisty w jakiejś fabryce. Ludzi, którzy coś umieli, no i by tak rzec, bez entuzjazmu witali przyłączenie znowuż Tajwanu do Chin i wspominali ciepło, bardzo często administrację japońską. Więc przy czym o tej zbrodni nie było wolno mówić aż do lat 90. Ciała zamordowanych nigdy nie zostały wydane rodzinom. Nie było informacji, co się z nimi stało. Przypominam, że mówimy o kraju chińskim kulturowo, gdzie kult przodków, gdzie to wszystko odgrywa ogromną rolę. Wobec tego brak wiadomości, brak ciał, to wszystko bardzo ciążyło, tym bardziej, że rodziny tych zamordowanych były przez dziesięciolecia na czarnej liście. Nikt z nich nie mógł być przyjęty na uniwersytet, nie mogli pracować w żadnych państwowych instytucjach itd. Także relacje były skomplikowane i stąd także przechodzenie do demokracji było bardzo trudnym procesem, bolesnym, pełnym ryzyka rozmaitego. Także o takim backgroundzie historycznym chciałbym, byśmy pamiętali, mówiąc o dniu dzisiejszym, który oczywiście, no, jak zawsze, nie może się oderwać od historii, a zwłaszcza dla Chińczyków historia zawsze odgrywa bardzo dużą rolę. Dziękuję bardzo Państwu za cierpliwość i poproszę ambasadora Szumskiego, żeby nam przedstawił swoje uwagi o kwestiach międzynarodowych, przede wszystkim uwikłaniach międzynarodowych. Dlatego ten tytuł określiliśmy Tajwan w basenie Pacyfiku, ponieważ chcemy mówić nie tylko o relacjach Tajwanu z Chinami kontynentalnymi, ale w szerszym kontekście, który jest bardzo istotny dla rozumienia całej sytuacji. Proszę bardzo, panie ambasador. Dziękuję. W drugim dziesięcioleciu XXI wieku na terenie Azji Wschodniej, szczególnie na, to można inaczej określić, jako zachodni brzeg Pacyfiku, zachodzą bardzo istotne zmiany polityczne czy geopolityczne nawet, które dotyczą również miejsca i roli Tajwanu w całym zespole państw i terytoriów w tym regionie. Czynnikiem, który jakby jest motorem głównym tych zmian, to jest szybki wzrost gospodarczy i siła polityczna i wojskowa rosnąca bardzo szybko również Chin, rozumianych jako Chiny kontynentalne, Chińska Republika Ludowa. Chiny już wyraźnie stały się najważniejszym partnerem handlowym, partnerem gospodarczym prawie wszystkich państw regionu, zarówno regionu Pacyfiku, ale również Oceanu Indyjskiego. Równocześnie wydatki na obronę, które dokonuje Pekin, ustępują w świecie tylko Stanom Zjednoczonym,
a stanowią ponad 40% wszystkich wydatków na obronę w państwach azjatyckich. To pokazuje właśnie rolę i Chin w tych wszystkich przemianach. Dostrzegalne stały się bardzo wyraźnie działania Chin, które mają na celu w pewnym sensie stopniową zmianę status quo na morzach wschodnio- i południowochińskich. Ta aktywność chińska, taka bardzo asertywna, zaktywizowała się szczególnie w latach 2009-2010, kiedy wydawało się, że Stany Zjednoczone, osłabione kryzysem, które same wywołały, no będą dość szybko, tak powiem, ich znaczenie w świecie będzie spadało, co w rozumieniu Pekinu otwierało przed Pekinem nowe perspektywy. Okazało się, że Stany Zjednoczone stosunkowo szybko wyszły z kryzysu lat 2008-2010 i wystąpiły z koncepcją, która zyskała nazwę, może nie najszczęśliwszą, pivot, a później rebalance, koncepcją jakby powrotu i zaktywizowania obecności amerykańskiej w tej części świata. Większość obserwatorów, politologów oceniło to jako odpowiedź na właśnie na rosnącą chińską asertywność. Natomiast Chińczycy z kontynentu wprost określają to jako nową, wzmocnioną, jakby zmodernizowaną wersję polityki powstrzymywania Chin. Co ciekawe, że ta koncepcja tego pivot czy rebalance zwiększonej obecności amerykańskiej w tym regionie świata no została dobrze przyjęta w sumie przez partnerów i sojuszników amerykańskich, ponieważ właśnie te kraje znalazły się pod rosnącym naciskiem Chin i również pewne elementy ich suwerenności stały się w jak niektórych sytuacjach zagrożone, szczególnie w zakresie terytoriów lub obszarów morskich. Chińczycy, którzy do tej pory, od 2010 roku, w ramach tak zwanych core interest, określali tak swoje zainteresowanie Tajwanem, czyli jako bardzo ważne, są gotowi w sprawach obrony swoich core interest nawet wejść w wojny. Teraz zaczęli również jako core interest wymieniać obszary morskie na Morzu Wschodniochińskim, na Południowochińskim. To oczywiście zaniepokoiło bardzo państwa tego regionu. Państwa te są świadome, że gdyby nie wsparcie, prawda, i obecność amerykańska, ich możliwości przeciwstawienia się polityce chińskiej byłyby bardzo ograniczone. Jak na tym tle wygląda sprawa Tajwanu? Oczywiście Tajwan ze swoim położeniem geograficznym, potencjałem gospodarczym i wojskowym no, musi być w jakimś sensie uwzględniany w strategii amerykańskiej, jak również w strategii chińskiej oczywiście. Co jest ciekawe, że w pivot, ani w tej nowej jakby wersji, tej rebalance, nie znalazło się ani słowa o Tajwanie. I przez ten cały czas, od kiedy oficjalnie ta koncepcja pivot właściwie jest realizowana, czyli w praktyce od 2011 roku, nigdy administracja amerykańska nie odniosła tej koncepcji pivot do sytuacji Tajwanu. Mimo że rząd w Tajpej wyraził oficjalne zainteresowanie udziałem w jednym z elementów pivot, w tak zwanym TPP, Trans-Pacific Partnership, czyli w koncepcji integracji gospodarczej, zresztą pośrednio wymierzonej przeciwko Chinom. Nie jest to wyraźnie powiedziane, ale szczególnie warunki dotyczące udziału krajów, które mają duży udział przedsiębiorstw z kapitałem państwowym, czyni ten udział bardzo trudny. Więc w praktyce, przynajmniej na obecnym etapie, Chińczycy w tym TPP nie mogą brać udziału. Właściwie tylko w dwóch momentach Amerykanie w ogóle wspominali o Tajwanie w okresie ostatnich 4 czy 5 lat.
potwierdzili politykę sprzedaży broni do Tajwanu, na Tajwan, którą realizują od 40 lat, co zresztą nie miało, nigdy nie było wspomniane właśnie przy koncepcji PIVOT. Jak również wojskowie amerykańscy wyrazili niezadowolenie z rozwijanej przez Chińską Armię Ludową Wyzwoleńczej koncepcji tak zwanej budowy strefy zabronionego dostępu. To się nazywa po angielsku Anti-Access Area Denial, polegająca na dążeniu do uniemożliwienia lub opóźnienia siłom amerykańskim dostępu między innymi do Tajwanu i do okalających Tajwan wód. Odnosi się wrażenie, że również Chiny, nie krytykując politykę PIVOT i wyrażając ten temat swoje poglądy, również nigdy nie wspomniały o Tajwanie, co jest zastanawiające. Wydaje się, że obie strony nie chcą tej sprawy jakby wypuścić z ręki, żeby stały się one problemem międzynarodowym. Chcą to traktować sprawy Tajwanu jako element stosunków dwustronnych. Teraz jak ten rozwój sytuacji wpłynął na dalszy rozwój sytuacji w regionie? Jeżeli chodzi o sprawy militarne, w opinii większości obserwatorów wydaje się, że pomimo tego szybkiego wzrostu potencjału chińskiego, Stany Zjednoczone, szczególnie jeżeli do tego dodamy jeszcze ich różnych sojuszników, przez najbliższe dziesięciolecie są w stanie utrzymać zdolność stawiania czoła Chinom. Natomiast w sytuacji gospodarczej sprawa jest bardziej złożona. Relacje obu wielkich są tak się zazębiają, są takie mocne powiązania, że właściwie nie wiadomo, kto komu może większą szkodę wyrządzić. Jak już mówiłem, właśnie ta koncepcja TPP ma odgrywać ważną rolę i spajać kraje, które są związane, czy chcą być związane z polityką amerykańską. Trzeba powiedzieć, że Chińczycy bardzo dobrze zrozumieli cel TPP i wystąpili z całym szeregiem różnego rodzaju kontrpropozycji. Tutaj nie będę się tutaj nad tym rozwodził, ale była propozycja zainspirowana przez Chiny, ale wysunięta przez kraje ASEANu, tak zwanego Regional Comprehensive Economic Partnership. Następnie na szczycie APEC w Pekinie w jesieniu 2014 roku wspomniano o propozycji FTAP, czyli strefy wolnego handlu wyjmującą całą Azję i Pacyfik, czyli włącznie z Chinami i z Rosją. No i obecnie teraz propozycje lansowane, to propozycja banku, już właściwie realizowana, Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, jak również koncepcja morskiego jedwabnego szlaku XXI wieku, która jest obok gospodarczego pasa jedwabnego szlaku, sztandarową w tej chwili inicjatywą, jeśli chodzi o propozycje gospodarcze Chin. Tu chciałem jeszcze powiedzieć o jednej ważnej sprawie, która bezpośrednio również dotyczy Tajwanu. Bo oczywiście te wszystkie propozycje też w jakimś sensie dotyczą Tajwanu, ponieważ mimo że, jak mówię, też Tajwan nigdzie nie jest i nigdzie Chiny w tej sprawie nie zabrały głosu, w sprawie AIB, czyli tego Azjatyckiego Banku Infrastrukturalnego, nie powiedziano, ponieważ Tajwan też zgłosił się do tego banku, nie powiedziano nie, natomiast widać, że Chiny nie chcą przyjąć Tajwanu jako jednego z założycieli. To jest kwestia, prawda, nazwy, ta chyba sprawa będzie negocjowana. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy ważnej. Mianowicie od sierpnia 2013 roku, czyli od 1 sierpnia, to chyba jest dzień Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, prezydent Xi Jinping powiedział bardzo wyraźnie: następuje moment promocji ustanowienia wielkiego narodu morskiego, czyli Chiny nigdy nie były narodem morskim poza okresem wypraw jednego z admirałów na początku XV wieku, zresztą bardzo sławnych i na tę epokę niezwykle, niezwykle odważnych. Natomiast teraz w planie jest wyraźnie, że Chiny mają być mocarstwem morskim. Co powoduje, że ze względu na ukształtowanie
wybrzeża, miejsce Tajwanu i tak dalej, rola Tajwanu dla Chin, niezależnie od innych aspektów, znacznie rośnie. W związku z tym rośnie również strategiczne znaczenie Tajwanu dla Stanów Zjednoczonych. Ponieważ, jak właśnie mówię, Tajwan kontroluje szlaki morskie. Są obliczenia mówiące, że jest to kontrola nad dużą częścią handlu Japonii i Korei, szczególnie jeśli chodzi o surowce energetyczne, w granicach 60-kilku%. No i w przypadku przejęcia przez Chiny kontynentalnej kontroli nad Tajwanem, no to wszelkie marzenia, koncepcje amerykańskich wojskowych o blokadzie morskiej Chin, no stają się oczywiście nieaktualne. Pomimo tego znaczenia właśnie, które rośnie w miarę, prawda, rozwijania się różnych koncepcji chińskich, również nawet druga administracja Obamy, już nie z panią Clinton, ale z panem Kerrym, dalej nie wspomina w ogóle o Tajwanie. Jest to pewnego rodzaju analogia do okresu z wojny, II wojny światowej, zimnej wojny, kiedy Amerykanie, muszę powiedzieć, że poprzez różne dziwne błędy, niedociągnięcia, zaniechania, no właściwie w pewnym sensie doprowadzili do porażki Chin narodowych i umożliwili przejęcie władzy na kontynencie przez partię komunistyczną. Jak te sprawy wyglądają teraz, jeżeli chodzi o sam Tajwan? Obecny prezydent Tajwanu, prezydent Ma, mówił o chęci dokonania przełomu, jeśli chodzi o relacje pomiędzy kontynentem a wyspą, wyspą a kontynentem. Mimo to bardzo mocno postawił sprawę, że poprawa stosunków musi się opierać na tak zwanych trzech nie. To jest nie dla zjednoczenia, nie dla niepodległości, nie dla użycia siły. Pomimo tych zastrzeżeń poszedł na daleko idącą współpracę z kontynentem. Tu takim momentem bardzo ważnym było w 2010 roku podpisanie tak zwanej ECFA, Economic Cooperation Framework Agreement, które stworzył ramy dla dalszego rozwoju relacji z kontynentem. Wydaje się, że prezydent Ma chce zakończyć swoją jakby karierę polityczną, ponieważ już nie może startować na kolejną kadencję, to jest jego druga kadencja, swego rodzaju takim przełomem poprzez podpisanie jakiegoś porozumienia pokojowego z Pekinem. Ja osobiście przy całym szacunku dla prezydenta Ma chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że jest to trochę zbyt optymistyczne. Prezydent Ma próbował już jakby niejako wprosić się na szczyt APEC-u do Pekinu, no ale oczywiście tutaj Chińczycy mają na uwadze swoje interesy, do tego nie dopuścili i ktoś inny reprezentował Tajwan na tej imprezie. Jakie mogą być w tej chwili konsekwencje tych wydarzeń dla wszystkich jakby trzech głównych czynników, które tutaj grają w tej wielkiej grze o Tajwan? Po pierwsze, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, wydaje się, że Stany Zjednoczone są jakby rozdarte między chęcią współpracy, a równocześnie współzawodnictwa z Chinami i jakby poszły na pewne otwarcie dla koncepcji chińskich, które Chińczycy określają nowy typ stosunków pomiędzy wielkimi mocarstwami. Co jest charakterystyczne, Chińczycy raz tylko czy dwa razy to użyli w stosunku do Rosji, natomiast to dotyczy wyłącznie w tej chwili Stanów Zjednoczonych, ale przyjęcie takiej koncepcji oznacza, że Stany Zjednoczone niejako uznają, że wśród wszystkich innych mocarstw światowych jest jeszcze jedno, które może jest słabsze od Stanów Zjednoczonych, ale jest dużo silniejsze również od pozostałych i z którym właśnie trzeba
tutaj pewne sprawy uzgodnić, a przede wszystkim trzeba szanować interesy tego drugiego mocarstwa. To oczywiście może mieć bardzo poważne konsekwencje dla polityki amerykańskiej w Azji, a również dla polityki wobec Tajwanu. Bo jakby drugim takim czynnikiem jest to, że Stany Zjednoczone no muszą zachować pewne gwarancje i nie mogą stracić twarzy wobec swoich sojuszników i partnerów. Jeżeli się okaże, że Chińczycy poprzez tą koncepcję tego dialogu, nowej typu dialogu między głównymi mocarstwami, wielkimi mocarstwami, jakby zneutralizowali aktywność amerykańską, no to oczywiście to będzie koniec amerykańskiej dominacji w tej części świata. Czyli tutaj jest bardzo rozdarta polityka amerykańska. Nie wiadomo, jak w tej sprawie Amerykanie, jakie mają poglądy, jeśli chodzi o Tajwan, to dopiero się pewnie niedługo będzie mogło okazać. Jeśli chodzi o sam Tajwan, jak mówiłem, prawdopodobnie do władzy, ponieważ wybory prezydenckie mają być w styczniu przyszłego roku, 2016, prawdopodobnie dojdzie do starcia dwóch pań. Trochę tu jest analogia do Polski, prawda, bo wydaje się jednak, że mimo pewnych atutów, które ma kandydatka Partii Narodowej, wydaje się, że wygra kandydatka partii DPP, tej bardziej proniepodległościowej. Jednak już na początku, prawda, jeszcze nie ma kampanii wyborczej, ale przy pierwszych wypowiedziach wygląda, że obie panie są dość umiarkowane mimo wszystko. Czyli sam Tajwan jakichś kłopotów dla siebie i dla regionu raczej nie będzie stwarzać. I wreszcie trzeci bardzo ważny, najważniejszy chyba czynnik, to jest zachowanie się Chin kontynentalnych. Chińczycy są pewni swojej przewagi rosnącej. Mówi się, że w 2025 będą pierwszą gospodarką świata. Są przekonani o słuszności swojej polityki. W związku z tym myślę, że nie przewidują jakichś dramatycznych ani przyspieszeń, ani zmian swoich koncepcji. Natomiast będą realizować te myśli i koncepcje, które już zostały wysunięte przez nowego przywódcę, prezydenta Xi Jinpinga. Być może w niektórych sprawach będą szli na jakieś drobne kompromisy, ale niezbyt duże, bo nie mają do tego żadnego powodu. To może być wstrzymanie rozbudowywania wysepek i raf koralowych na Morzu Południowochińskim. To może być jakieś porozumienie między wojskowymi w sprawie unikania konfliktu przy zbliżaniu się samolotów, prawda, wojskowych i tak dalej. No takie drobne rzeczy. Między innymi po to, żeby stworzyć dobrą atmosferę dla wizyty prezydenta Xi Jinpinga przewidzianej na koniec września tego roku. Natomiast, jak mówię, są przekonani, że słuszność, czas i siła będzie po ich stronie, w związku z tym będą realizowali dotychczasową politykę. To tyle. Do marca nawet. Tak, przepraszam bardzo. Był przedstawicielem do marca polskim na Tajwanie. Mamy tam biuro handlowe na zasadach wzajemności pod biuro Warszawy. Tajpejskie biuro mamy u nas w Warszawie. Obydwa pełnią także funkcje konsularne, ale nasze biuro jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Stąd właśnie. To jest placówka MSZ-u, to nie jest. Tak, więc zwracam uwagę, że pan radca generalny tuż wrócił właśnie z Tajwanu, pełen wiedzy o Tajwanie, siedzenia tym i oglądania, a nadal zajmuje się sprawami tajwańskimi i chińskimi. Tu po powrocie do kraju. Specjalistów, jak Państwo wiecie, u nas jest
niewielu dobrych, jeszcze mniej znających fakty. Zatem zapraszamy bardzo do podzielenia się swoją wiedzą i swoimi refleksjami. Dziękuję bardzo. To jest moje pierwsze spotkanie z Państwem, więc jestem zaszczycony wielce, więc w krótkim czasie będę chciał przekazać parę moich refleksji. Ja wróciłem w marcu. Chciałem tylko wyjaśnić jeszcze, że nasza placówka w Tajpej jest placówką zagraniczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja tam byłem delegowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak samo zresztą jak placówka tajwańska w Warszawie. Pełniłem również funkcję konsula Rzeczpospolitej Polskiej tam. Także może wracając do... A i obecnie, jako że ja zawsze byłem w Ministerstwie Gospodarki i to jest moja czwarta placówka MSZ-owska, jakoś tak się dziwnie złożyło, że MSZ zawsze mnie wyciągał na swoje placówki. Trzy były europejskie. Także dziękuję bardzo. Pierwsza azjatycka i to spowodowało, że stałem się absolutnie tutaj formozofilem, że tak powiem. Formoza, Tajwan odkryty w 1517 roku przez żeglarzy portugalskich. Zakrzyknęli Illa Formosa, piękna wyspa. Stąd właśnie Formosa się wzięła. Więc Tajwan, o Tajwanie może powiem troszkę później. Na razie chciałem jakby kontynuować wątek pana ambasadora. Ten amerykańsko-chińsko-tajwański wątek. Tutaj niektórzy twierdzą, na przykład pan senator Jim Talent, który w grudniu zeszłego roku podczas wykładu w Heritage Foundation stwierdził, że według niego początkiem takiej budowy, rozbudowy zdolności militarnych Chin to były lata 95-97, kryzys tajwański, pierwsze wolne wybory tajwańskie po stanie wojennym. I wówczas Chińczycy zaczęli tam strzelać tak sobie na te wysepki tajwańskie i zaczęli być nieco agresywni. Wówczas Amerykanie zdecydowali się wysłać siódmą flotę, żeby sobie tak po prostu luźnym truchtem przepłynęła w ciśnienie tajwańskie i zawróciła. I to dla Chińczyków było takim bardzo poniżającym gestem, dlatego że pamiętajmy o tym, że to, co robią Chiny, to jest chęć odreagowania się po tej traumie z XIX i początków XX wieku do upadku ostatniej dynastii i powstania Republiki Chińskiej w 1911 roku. Oni byli poniżani przez prawie wszystkie państwa zachodnie, które rozszarpywały wówczas Chiny. I w tej chwili to, co psychologicznie dominuje, to jest chęć pokazania, że my jesteśmy najlepsi na świecie, a najlepsi oznacza, że są lepsi od Amerykanów, bo to jest dla nich wyznacznik i to jest dla nich kryterium oceny. Więc pytanie, które stawiają sobie Tajwańczycy obecnie, jest takie, że gdyby coś takiego wydarzyło się teraz, jak w tamtych latach, czy również obecna administracja zdecydowałaby się na wysłanie floty do ciśniny tajwańskiej? Odpowiedź Tajwańczyków brzmi niestety nie. I to jest pewien problem, który i to jest pewna percepcja tego całego pivotu amerykańskiego postrzeganego stamtąd przez Tajwan, ale nie tylko Tajwan, różne inne państwa regionu. Stąd cały czas pewna chybotliwość tych wszystkich państw, tak zwany hedging, że oni chcą i z jednymi, i z drugimi, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Podstawą stosunków, nazwijmy to wojskowych, amerykańsko-tajwańskich jest Taiwan Relations Act. To jest dokument, który jak gdyby jest bardzo podobny do, w sensie budowy do traktatów z Japonią czy z innymi państwami regionu, gwarantujący bezpieczeństwo Tajwanowi. Stąd Amerykanie, nie mówiąc nic o swoim piwocie o Tajwanie, jednak dostarczają i nasilają dostawy broni. Parę przykładów. Tajwan dysponuje 148 F-16, które są w tej chwili modernizowane z klasy AB do klasy CD, co wiąże się z rozbudową całego systemu radarowego na wyspie. Mają bardzo duże ilości własnych w oparciu o technologie amerykańskie myśliwców. Mają duże ilości patriotów, o które my się tutaj ubiegamy w tej chwili. Mają technologie amerykańskie, które są robione specjalnie pod jak gdyby zamówienie, czy też nie będzie zamówienie, co potrzeby Tajwanu, między innymi pod Tajpej jest jeden z największych radarów, tak zwany radar matrycowy,
który ma zasięg 3200 kilometrów. Przecież to nie chodzi, bo Tajwan jest naprawdę malutki. Wiadomo, w jaką stronę on jest nakierowany, ten radar. Może śledzić 100 obiektów jednocześnie i kierować ogniem do 32 obiektów. Współpraca ścisła z systemami AWACS, które tam sobie często latają. Też w zeszłym roku było 2000 wizyt przedstawicieli Pentagonu na Tajwanie i tajwańskich oficerów w Ameryce. To świadczy o tym, że ta współpraca jest bardzo ścisła i że Tajwan pomimo to, że nie jest wymieniany, jest jednak niezwykle ważny. Jeszcze ostatnia rzecz, 60 Black Hawków o najwyższym stopniu, że tak powiem, uzbrojenia, które w tej chwili trwają, chyba kończą się dostawy już tych śmigłowców bojowych. To są wszystko elementy, które istnieją. Natomiast wracając jeszcze do pewnej niepewności Tajwańczyków wobec zdolności Amerykanów do ochronienia ich przed jakimiś agresjami zewnętrznymi. Gdyby tak się stało, to Ameryka jest w dużym kłopocie, dlatego że wówczas inne państwa regionu miałyby duży kłopot. Dlatego że już, a największy kłopot miałaby Japonia, która w sposób bardzo szybki uznałaby, że prawdopodobnie skoro, no cóż, Ameryka tutaj wobec Tajwanu jest jakoś tak mało spolegliwa, to my też musimy się zająć na poważnie własnymi zbrojeniami, nie wykluczając również budowy arsenału nuklearnego, co miałoby konsekwencje dosyć nieobrażalne wobec relacji Chiny-Japonia, Rosja-Japonia. Także tutaj jest pewien dylemat i odczytywana w tej chwili przez Tajwańczyków słabość Ameryki nie sprzyja temu, aby ten cały pivot zadziałał i był postrzegany jako rzeczywista gwarancja. Podczas spotkania Xi Jinpinga z prezydentem Obamą, pan Xi Jinping stwierdził, że Pacyfik jest wystarczająco duży, żeby i tutaj i Stany, i Chiny się podzieliły, tylko że chyba pan Obama nie zrozumiał dokładnie, co pan prezydent Xi miał na myśli, bo on mówił dokładnie o tym, że cały Pacyfik jest okej, to jest wasze, pływajcie tą siódmą flotą tam wszędzie, natomiast to, co jest w zachodnim Pacyfiku, to jest nasze. I teraz na szczęście tak zwane... Jedno słowo, bo jeszcze taki generał, później rozmawiali generałowie. A tak. I generałowie chińscy powiedzieli, to Hawaju to jest nasze, od Hawaju to jest nasze. Także no widzicie, jakie tutaj podejście jest, prawda? A Hawaje są mniej więcej w połowie, tak. Notabene byłem na Hawajach, 10 godzin 30 minut lotu z Taipei do Honolulu, także to pokazuje, jak duży jest ten Pacyfik, czego my sobie sprawy sobie nie zdajemy, bo nasze mapy są atlantykocentryczne, na tam się wydaje, że wszystko jest tak ściśnięte. To są zupełnie inne rzeczy. Więc tak to mniej więcej wygląda od tej strony. Teraz może wracając jeszcze do Tajwanu jako takiego, jak ta sytuacja wygląda w tej chwili. Pewien uzupełnienie tutaj rysu. A może jeszcze jeden cytat z pana profesora i z jego świetnego eseju pod tytułem Charakter i dynamika reform Deng Xiaopinga. To jest bardzo fajny papier. Przeczytałem go z dużą przyjemnością i ci, którzy nie czytali, z państwa polecam. Oczywiście to jest sinocentryczne, prawda? Ja jestem po pobycie na Tajwanie bardziej Tajwano czy formozocentrycznym, ale jednak to jest absolutnie dobry przekaz. I tam profesor cytuje Ericha Fromma, który klasyfikuje różne potęgi i na przykład twierdzi, że Chiny są non-destructive but aggressive. Natomiast Zachód jest aggressive and destructive. I to by w zasadzie, to odpowiada moim odczuciom, że Chińczycy sensu largo, w odróżnieniu od ich sąsiadów, na przykład Koreańczyków czy Japończyków, oni nie są z definicji agresywni, że to, co robią Chiny, czyli to, co my uznajemy za asertywność, ja tutaj chcę bronić Chin, to po prostu wynika z tego, że oni się stają się autentyczną potęgą gospodarczą. To jest tak samo, jakby Polsce zarzucać, że prawda, Polska przeznacza 30 miliardów na armię i ma armię większą niż Litwa czy Belgia na przykład. No, to nie dlatego, że my chcemy napaść na Belgię czy na Luksemburg, dlatego, że po prostu jesteśmy dużym krajem w tej części Europy i musimy mieć adekwatne
siły zbrojne, więc tutaj jak gdyby niejako broniąc ten, ta ocena powinna być bardziej zrównoważona. Tajwan. Tajwan, jeden z czterech najbogatszych krajów Azji, o demokracji, która według przedstawicieli 16 lewych ambasadorów, ale fake ambassadors, tak się nazywamy sami, na Tajwanie, bo tyle państw Unii Europejskiej jest tam reprezentowanych, uznaje tajwańską demokrację za taką podręcznikową. Na pewno ona jest z punktu widzenia teoretycznego jest lepsza, że tak powiem, niż koreańska, gdzie są te wszystkie czebole, czy też japońska, która też ma swoje niezwykle silne rysy narodowościowe. Kraj, który osiągnął niezwykłe wręcz wyniki gospodarcze, które zaczęły się od czasów Chiang Kai-sheka, od 1949 roku. Chiang Kai-shek, jak wiadomo, osoba dosyć z małym poczuciem humoru i w sumie przy obecnych mediach on by chyba się nie przebił, bo głos miał nieprzyjemny, ale i nie znał się na gospodarce absolutnie. Natomiast potrafił znaleźć ludzi, którzy w ciągu paru lat przeprowadzili jedno z najlepszych na świecie reform rolnych. Dzieląc ziemię, dając ziemię farmerom, jednocześnie uwłaszczając bogatych ludzi, którzy przejęli po japońskie majątki, po to, żeby oni przejęli siłę roboczą. Wymienialność w pierwszych latach nowego dolara tajwańskiego na złoto było niezwykłym chwytem psychologicznym, dlatego że każdy, kto miał nawet niewielkie zasoby, poszedł do banku i dostawał kawałek płyty złota. To było coś, co było niezwykłe. I te pierwsze lata, kiedy władze postanowiły, że wyspa jest za mała, żeby budować tylko parasolki, robić parasolki, budować duże, prymitywne statki, że trzeba przejść na knowledge-based economy, że trzeba szkolić ludzi, trzeba wydawać na gospodarkę. W tej chwili mieliśmy konsultacje polsko-tajwańskie na szczeblu podsekretarzy stanu w Warszawie 2 tygodnie temu. Z budżetu państwa 2,75% jest na badania i rozwój. Polska 0,65%. To jest po prostu, to pokazuje, że tak to po prostu, tak to wygląda. W tej chwili inwestycje tajwańskie skumulowane w Chinach to jest 300 miliardów dolarów. W tej chwili za zeszły rok obroty Tajwan i Chiny 196 miliardów dolarów, z tym, że proszę Państwa, deficyt Chin 150 miliardów, czyli Chiny sprzedają Tajwanowi za 40 miliardów, a Tajwan sprzedaje za 150 miliardów. To są bajki, które są trudne przez nas do wyobrażenia, ale po to, żeby nie mieć kompleksów, można zacytować też dane amerykańskie. Deficyt za ubiegły rok Amerykanów z Chinami 214 miliardów dolarów. I teraz co jest przedmiotem zadziwienia Państwa? Co jest na pierwszych pozycjach eksportowych Chin do Ameryki? Sprzęt, serwery telekomunikacyjny, IT, ITC. A pierwsze trzy pozycje eksportu amerykańskiego na Chiny, nie, założy się, że Państwo jedną pozycję odnajdziecie, samoloty na drugim miejscu. Pierwsza to jest soja, samoloty i złom, proszę Państwa. To są trzy pozycje, które są największymi wartościami w eksporcie Ameryki do Chin. Więc my nie musimy mieć kompleksów, że nasz deficyt z Chinami jest 15,5 miliarda dolarów. Ogólnie eksport polski, mamy niewielką tam nadwyżkę, tam około 10 milionów euro. To jest znikoma zupełnie rzecz, ale po raz pierwszy, to jest zupełnie niewyobrażalne, polski handel zagraniczny ma pozytywny bilans. To jest rzecz, której nie spodziewałem się jeszcze lat temu, nie wiem, 15, że coś takiego następuje. Jeszcze minimalny rys polityczno-historyczny. Otóż Tajwan jest krajem niezwykle, dla mnie to jest moja najpiękniejszy w ogóle mój czas pobytu, to jest Tajwan. To jest miejsce, gdzie te wartości, o których my tutaj mówimy, one tam rzeczywiście istnieją. Te wartości rodzinne, poszanowanie rodziny, poszanowanie innych obywateli, szacunek dla władzy, dyscyplina społeczna.
To są rzeczy, których możemy absolutnie pozazdrościć. Etyka pracy. Słucham? Etyka pracy. Etyka pracy, tak, to jest to wszystko. Etyka porządnej pracy. Z czego to się bierze? To są wartości konfucjańskie, to jest też fakt taki, że Tajwan był izolowany, jest izolowany i politycznie, i geograficznie, wyspa izolowana politycznie, czyli te złe prądy nie miały gdyby dostępu na Tajwan, ale z drugiej strony z czynnikiem niezwykle istotnym jest 50 lat okupacji japońskiej, 1895-1945. Japończycy ucywilizowali Tajwan, zbudowali kolej, zbudowali przemysł, zbudowali służbę zdrowia. Przecież tam wszyscy byli ubezpieczeni. W 1940 roku przewidywalna długość życia Tajwańczyków była 60 lat. To było numer jeden w Azji. Przecież to i to pozostało, ten pewien ład, porządek i organizacja życia społecznego i to, o czym my marzymy, poszanowanie obywatela, który ma prawo dostępu do wszystkich instytucji. Delegacje polskie, które przyjeżdżają do Tajwanu i idziemy do MSZ-u na spotkanie, tam nie ma żadnego biura przepustek. Biura przepustek są tylko w służbach specjalnych, w Ministerstwie Obrony Narodowej i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Obywatel, jeżeli wie, gdzie idzie, to on po prostu idzie, wsiada do windy i jedzie do urzędnika w ministerstwie, bo on po prostu ma prawo do tego, żeby tak po prostu było. To senne wraci, no powiedzmy tego, tak u nas chyba już nie możemy o tym marzyć, żeby tak się działo. Drugi czynnik, który kształtuje stosunki z Chinami, to jest słynny i przedziwny tak zwany konsensus 1992. Polega to na tym, jest to zupełnie kuriozalne prawnie, że uznaje się, że są jedne Chiny, lecz każda ze stron, czyli Chiny kontynentalnej, HRL i Tajwan mają inną interpretację. Swoją inną, odrębną, prawda? Czyli tutaj na przykład konstytucja tajwańska, przy całym szacunku do Tajwanu, jest zupełnie absurdalna. Ona wymaga dużych zmian, bo tam jeszcze do niedawna było jeszcze biuro i minister do spraw Mongolii, dlatego że Mongolia przecież też była jak gdyby w domniemaniu częścią. Jeśli pan radca pozwoli, tak. Ja przypomnę, że to jest konstytucja z 1946 roku, tak. Czyli jeszcze sprzed wojny, III wojny światowej, uchwalona no, na kontynencie. Więc teraz jak wygląda sytuacja w tej chwili, tak jak ja ją postrzegam, to co my uznajemy za, my jako mówię, jako szefowie misji europejskich tam, na naszych tych comiesięcznych homsach, tak, w słynnych spotkaniach szefów misji, że rewolucja ta cała słonecznikowa, czyli okupacja przez 3 tygodnie przez studentów parlamentu w proteście przeciwko rzeczy wydawałoby się prawie zupełnie nieistotnej, bo chodziło o ratyfikację podpisanego w 13 roku w czerwcu w Szanghaju porozumienia o handlu usługami. To było zarzewie protestu, w którym społeczeństwo i młodzież uznała, że obecna władza, czyli KMT, Kuomintang, posuwa się za daleko w kierunku odsłaniania się przed Chinami i że postanowienia tego porozumienia mogą grozić bezpieczeństwu państwa Tajwanu. Myśmy dokonali analizy unijnej tego porozumienia. Porozumienie jak porozumienie. My jako Unia zawieramy znacznie bardziej odważne porozumienia, głębiej idące. Natomiast tam były rzeczywiście otwarcia pewnych sfer typu media i telekomunikacja, które nie byłyby groźne, gdyby Polska zawierała takie porozumienie z państwem, nazwijmy to, no, przyjaznym. No, wtedy nie spodziewamy się, że raptem, no nie wiem, ktokolwiek nam przechwyci całkowicie media, czy zdominuje, będzie podsłuchiwać telefony, czy coś takiego. Natomiast to był początek protestu i początek niechęci do Kuomintangu, który 29 listopada zeszłego roku przegrał dramatycznie, przegrał wybory lokalne. Nikt się nie spodziewał tak dramatycznej klęski. Praktycznie wszystkie miasta, z wyjątkiem 2 czy 3 ośrodków miejskich, przejęła opozycja. W wyniku tego trzęsienia ziemi, podobnego do naszych ostatnich wyborów prezydenckich, prezydent Ma Ying-jeou zrezygnował z przewodniczenia partii i w tej chwili de facto Kuomintang jest, przepraszam, skazany na porażkę. To słusznie powiedział pan ambasador, że
z niezwykle dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że pani Tsai Ing-wen, szefowa partii opozycyjnej, demokratycznej partii postępu Tajwanu, wygra te wybory. Oczywiście w tej chwili to nie są czasy Chen Shui-biena, który awanturował się i tam, prawda, groził, prawda, z Chinom i tak dalej. Obie panie, czyli kandydatka w KMT, wiceprzewodnicząca parlamentu Tajwanu, one są oczywiście bardziej łagodne niż poprzednicy, wiedzą, że pole manewru jest niezwykle ograniczone. Natomiast ryzyko istnieje. Amerykanie bardzo są zaniepokojeni, Pekin również jest bardzo zaniepokojony tym, co się wydarzy. Należy pamiętać o tym, że tutaj też cytując, wracając do tego eseju pana profesora, jak postrzega się, prawda, jak poszczególne państwa postrzegają Chiny, więc od zupełnej przyjaźni do skrajności. I tutaj pan profesor pisze, że to może być brutalne, że Chiny postrzegane są jako brutalny reżim narzucający sąsiadom i światu swoją wolę. Okej, tak, gdybyśmy mieli 1600 rakiet pocisków balistycznych nakierowanych z prowincji Fujian na Tajwan, tylko i wyłącznie na Tajwan. Ta liczba nie maleje, lekko czasami wzrasta i to, co się jest ważniejsze, one są zamieniane na pociski, które mają zasięg daleko wykraczający poza, że tak powiem, osiąganie celów na Tajwanie. One są w stanie przechwycić cele po wschodniej stronie Tajwanu, czyli gdyby na przykład Amerykanie tam chcieli się ukryć za Tajwanem, to również zostaną dosięgnięci. Ustawa antysecesyjna z 2005 roku chińska, która mówi, że jeżeli Chiny uznają, że to, co się dzieje na Tajwanie, grozić może sytuacją, w której Tajwan będzie dążyć do suwerenności i do zmiany dotychczasowej polityki, Chiny zastrzegają sobie prawo do użycia wszelkich środków, łącznie z militarnymi. Więc jeżeli coś takiego jest i ten proces zmiana prezydenta po Hu Jintao, który wydawało się, że był jednak bardziej taki przyjazny, aczkolwiek nadzieje Tajwańczycy łączyli z Xi Jinpingiem, bo on znał Tajwan, on był w prowincji Fujian, zdaje się tam szefem partii czy coś. Natomiast w tej chwili widać, że niestety następuje zawężanie sfery takiej minimalnej autonomii, czyli udziału Tajwanu w jakichś organizacjach międzynarodowych, tam gdzie nie wymagane jest po prostu wymagany statut państwowości, że to wszystko jest niezwykle zawężane, że Chiny są niezwykle wyczulone na wszelkie przejawy kontaktów władz chińskich, czy też Unii Europejskiej, czy innych państw. Zawsze sobie jesteśmy karceni za jakieś tam spotkania na jakichś tam szczeblach. Więc wchodzimy w czas niepewności, który z punktu widzenia Tajwańczyków, on nie jest, oni patrzą na sprawę jako na sprawę lokalną tych wyborów. To jest walka między dwiema frakcjami, dwiema partiami, bardzo podobnie jak w Polsce. Natomiast z punktu widzenia strategicznego regionu, ale również i szerzej, te wyniki wyboru i to, jak się potoczy dalej los, jest bardzo, bardzo wątpliwe i trudno powiedzieć, jak to się rozwinie. Mówiliśmy i ja potwierdzam, że obie panie są niby koncyliacyjne, natomiast frakcje, które istnieją w tych partiach i tutaj frakcyjność DPP jest niezwykle silna, ona pani Tsai nie opanowała. Ona nie zbudowała jednolitego frontu i nie wiadomo, jak to się potoczy wewnątrz partii. Jeżeli jastrzębie zdobędą tam przewagę, to będzie bardzo, bardzo niekorzystne dla Tajwanu. Jeszcze ostatni taki moment. Tajwan jest naprawdę wielkim krajem technologicznie. 14 firm o zasięgu światowym. To już nie są firmy, to są firmy globalne. Honhai, Foxconn, który ma 17 fabryk w Chinach, zatrudnia 1 250 000 robotników. Największy eksporter chiński, który robi w 100% Apple'a, te wszystkie iPady, iPhone, to są tajwańskie, aczkolwiek na pudełku napisane jest Made in China, aczkolwiek wkład chiński jest 4,7%, w tym wszystko to jest tajwańskie. W tej chwili Tajwan dysponuje technologią 8 nanometrów, w chipach. Amerykanie mówią hola, hola, nie mamy aplikacji, poczekajcie. Olbrzymia konkurencja Tajwanu z Koreą. Oni robią w tych samych, że tak powiem, branżach i tutaj
olbrzymie ośrodki badawcze, które liczą po kilka tysięcy inżynierów, prawda? Takie firmy jak TSMC, które produkują, tną te kryształy i robią te wszystkie chipy. To są, my na sprawę nie zdajemy, że we wszystkich na świecie urządzeniach są te elementy tajwańskie, więc to, co zbudowali, jest niezwykle fascynujące, bo zbudowali to samodzielnie. Zbudowali to samodzielnie, bez żadnego wsparcia, bez, okej, pomoc amerykańska na początku była, ale ona była dosyć krótko. To, co w tej chwili jest, to jest ich zasługa. Olbrzymia infrastruktura, wspaniałe tunele, autostrady, to wszystko jest zbudowane. Ostatnia dygresja a propos propozycji naszego rządu, aby znieść opłaty za przejazd autostradami podczas weekendów. Z punktu widzenia tajwańskiego to jest niezwykle śmieszne, co my robimy, dlatego że Tajwan ma również potworne problemy z korkami i również daje podczas długich weekendów bezpłatne przejazdy, tylko on to daje w godzinach między 11 wieczorem a 7 rano. Dlatego że nasza sytuacja spowoduje, że ci, którzy nie jeździli po tych autostradach, teraz pojadą, bo są za darmo. Natomiast chodzi o to, żeby ruch dzienny przerzucić na noc, ale to już jest wiele spraw, których mogliśmy się tam nauczyć od naszych tajwańskich kolegów. Ja chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o tych sprawach międzynarodowych, żeby je domknąć. Z perspektywy Pekinu Tajwan jest niezmiernie ważny, nie tylko ze względów ideologii narodowej, zbierania ziem chińskich, nacjonalizmu chińskiego, który wyraźnie rozwija się, ale także rachub politycznych. Otóż politycy w Pekinie przyjmują, że Chiny nie mogą być mocarstwem światowym, pełnowymiarowym, całkowicie suwerennym, dopóki nie zjednoczą się z Tajwanem. Dlatego że Tajwan, to z perspektywy Pekinu, to jest kawałek Chin, który jest de facto pod znaczną kontrolą Stanów Zjednoczonych, a po części także ma tam wpływy Japonia na utrzymywanie odrębności Tajwanu. Zatem losy Chin zależą po części od woli Waszyngtonu i Tokio. A zatem kraj, którego życiowe interesy są kontrolowane przez mocarstwa obce, nie jest państwem w pełni suwerennym. To chciałem dopowiedzieć, jak to z perspektywy Pekinu wygląda. Tak. I relacje z Japonią są relacjami zupełnie specyficznymi, relacje przyjaźni i pełnego braterstwa. Oni naprawdę wzajemnie się naprawdę bardzo lubią. Amerykanie z innymi tak, ale z perspektywy Pekinu, ponieważ podejrzliwość do Japonii jest duża, to te związki emocjonalne, społeczne, historyczne, kulturowe itd. i gospodarcze przecież, no tu są pod szczególnym nadzorem i budzą szczególny niepokój. Jeszcze chciałem przypomnieć, oddając głos pani Agnieszce Łobacz, że niedawno ukazała się w jej tłumaczeniu podstawowa praca Sun Yat-sena, wielkiego przywódcy Chin w XX wieku, Trzy zasady ludu, po raz pierwszy przetłumaczone na polski, właśnie przez nią wydane przez naszą uczelnię SWPS. Także zwracam na to uwagę i zachęcam tych, którzy nie sięgnęli do tej pracy, a chcą zrozumieć Chiny, żeby sięgnęli do tego, bo właśnie jest to super ważna pozycja, a dodam, że Sun Yat-sen przez dziesiątki lat był traktowany na Tajwanie jako ojciec republiki, ojciec narodu chińskiego itd., więc w Chinach także. Także w różnych aspektach Tajwan jest obecny w życiu chińskim, także gospodarczo i niezależnie od tych zawirowań strategicznych, politycznych, integracja gospodarcza kontynentu z Tajwanem postępuje. I zdarzało mi się w Pekinie słyszeć rozmowy. Te zbrojenia, to wszystko, tak, to jest ważne, ale w gruncie rzeczy
wystarczy, żebyśmy przyhamowali o połowę chociażby współpracę gospodarczą z Tajwanem i Tajwan leży całkowicie, jest pokonany gospodarczo i pisnąć nie może. Więc i rozumiem, że tu te gry gospodarcze odgrywają dość dużą rolę, niezależnie od właśnie od tych kwestii militarnych. Oddaję pani głos. Tak, dziękuję bardzo. Ja oczywiście po tych dwóch świetnych wystąpieniach nie mam zbyt wiele do dodania, chyba że mi się zajęła bardziej historią Tajwanu i jego sprawami wewnętrznymi, takimi nieco dalszymi. Ale przede wszystkim chciałam powiedzieć, że owszem, ja byłam tą osobą, która tłumaczyła tych Sun Yat-sena, ale w tym wydaniu bardzo ciekawe i przez na przykład wielu moich przyjaciół, którzy to czytali, uznane właściwie za ciekawsze są wstępy, które są autorstwa pana profesora Gawlikowskiego i bez których zapewne dzieło Sun Yat-sena byłoby trudniejsze w odbiorze dla polskiego czytelnika. Chciałam tu wrócić po pierwsze do tego, o czym wspominał pan profesor Gawlikowski i również właściwie obaj panowie paneliści, mianowicie o tym, że tak powiem, z czego się składa, jaki jest skład etniczny ludności Tajwanu. Dlatego, że to była jeden z bardzo ważnych elementów w procesie demokratyzacji, który się zaczął tam w latach 80. Mianowicie to był element sprzeciwu wobec autorytarnego sposobu sprawowania władzy, domaganie się, ażeby autorytarnego sposobu sprawowania władzy przez Kuomintang, wciąż postrzegany w latach 80. jako ci przybysze najnowsi po 49 roku. Kontynentalnicy, tak, wobec tych, którzy mieszkali na Tajwanie, no, czyli byli potomkami tych, którzy się pojawili na Tajwanie, zaczęli się pojawiać od powiedzmy końca XVI wieku, tak już w większych znaczących ilościach jako osadnicy. I to domaganie się zwiększenia uczestnictwa ich we władzach i przede wszystkim w objęciu najwyższych stanowisk. I to między innymi również był element sukcesu Li Teng-hui'a w tych pierwszych wolnych, nieparlamentarnych, bo parlamentarne odbyły się w grudniu. Prezydenta, tak. Parlamentarne wybory odbyły się w grudniu 95, pierwsze wolne i te wygrał Kuomintang. Ja zresztą wrócę jeszcze na chwilę potem do co było tym elementem. Natomiast Li Teng-hui w marcu 96 roku wygrał te wybory bezapelacyjne. On jest przedstawicielem ludności Hakka, on jest Hakijczykiem i jego wygrana była, no przede wszystkim miała właśnie ten element, prawda, że nareszcie człowiek urodzony na Tajwanie i pochodzący tu z nas, prawda, z krwi i kości Tajwańczyk, obejmie to najwyższe stanowisko w państwie. I to właśnie wtedy między innymi Tajwan był ostrzeliwany i pociski padały, prawda, trochę za Chilungiem albo trochę za Kaohsiungiem. No, natomiast odbierane to było, no była pewna panika, która się najbardziej może objawiła w tym, że była gwałtowna wymiana dolara tajwańskiego na dolara amerykańskiego i samoloty lądowały na lotnisku w Tajpej ze Stanów Zjednoczonych dowożące, prawda, nowe paczki dolarów. Natomiast władze tajwańskie miały swoje źródła wiadomości i wiedziały, że te rakiety, które latają, nie są uzbrojone wtedy w 96 roku. Co, prawda, teraz w świetle tego, o czym panowie tutaj mówili, mogłoby w tej chwili wyglądać może nieco inaczej. Więc wracając do tej ludności Tajwanu, pan profesor Gawlikowski wspomniał o Minnańczykach i o Hakijczykach. Ja bym chciała może tu tylko jeszcze przypomnieć, że w rozważaniach Chin, które mają się stać teraz mocarstwem morskim, a właściwie historycy, na przykład jak Fairbank, piszą o tym, że właściwie zawsze istniał taki nurt Chin morskich, Maritime Chinese.
Tyle tylko, że on nie był, nie był tym głównym nurtem, prawda? Że Chińczycy, jeszcze zanim się pojawili kupcy arabscy, prawda, którzy byli tymi pierwszymi handlarzami przyprawami i przetarli te szlaki żeglugowe jeszcze przed Portugalczykami i tymi i Holendrami, którzy po kolei wszyscy się na Tajwanie pojawiali. Chińscy kupcy uprawiali taką żeglugę, którą chyba się nazywa kabotażową, to znaczy żeglugę przybrzeżną i ich dżonki docierały wzdłuż Półwyspu Malajskiego aż do Malakki i przez Filipiny na, no powiedzmy do Indonezji, przez Filipiny, tam przez Królestwo Sulu. Natomiast byłam kiedyś na takim seminarium w Hongkongu, gdzie między innymi mówiono o tym, że jednak Tajwan był zawsze troszeczkę, był jakby bardziej z boku. Hainan jest przecież częścią Chin od, no, w dynastii Han właśnie dzięki naszemu przekładowi Sun Yat-sena pani doktor Ławacz znalazła, do czego się odnosił taki tekst cytowany przez Sun Yat-sena, odnosił się mianowicie do stacjonowania garnizonu w czasach zachodnich Hanów na Hainanie, które się wtedy, Hainan został nazwany tam Perłowe Klify. Natomiast na Tajwan jednak Chińczycy docierali znacznie później. I tutaj, i to jest związane z trudnościami żeglugowymi, pomimo że to jest szelf kontynentalny, prawda? Tajwan leży na szelfie kontynentalnym. Szelf się kończy na wschodnim wybrzeżu Tajwanu, gdzie mamy od razu coś, co się nazywa Ruch Mariańsko-Filipiński. Natomiast jest coś, co, o czym niedawno mówił prezydent Xi Jinping, co się nazywa po angielsku Black Ditch. Wokół, gdzieś na wschód od wyspy Penghu, gdzie jest żegluga, jest naprawdę niebezpieczna i właśnie ludzie, lud, czy powiedzmy ta grupa etniczna Minnańczyków, którzy byli tacy ogromnie, tacy naprawdę przedsiębiorcy, budowali łodzie. To są właśnie wiadomości też z eseju pana profesora Gawlikowskiego opublikowanego w takim zbiorze, no 18 lat temu chyba, Tajwan w stosunkach międzynarodowych, że właśnie Minnańczycy, którzy zamieszkiwali Fujian, a Fujian również był prowincją, która bardzo relatywnie późno została inkorporowana do Cesarstwa Chińskiego. Więc właśnie oni się pojawili na Tajwanie i oni to są ci osadnicy, oczywiście również, no i Hakijczycy. Ja już w tej chwili nie wiem, czy mamy dostatecznie dużo świadectw historycznych, żeby się tutaj spierać o to, którzy byli pierwsi, ale nie uważam, żeby to było aż tak bardzo ważne. Natomiast wracając właśnie do Xi Jinpinga, mówiliśmy tutaj o dialogu i mówiliśmy o tym, co się, prawda, że w tej chwili jakby no protest wobec tego, te porozumienia o współpracy w usługach, niewątpliwie ten dialog przystopował. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że również oprócz tego porozumienia o usługach, takim porozumieniem, które nie zostało właśnie dobrze przyjęte na Tajwanie, było to porozumienie z lutego 2014 roku o utworzeniu stałych przedstawicielstw rządowych. Bo to było bardzo już daleko idące. To była po raz pierwszy jakby próba nadania oficjalnego charakteru tym rozmowom. I sądzę, że to może nie wywołało bezpośrednio takiego protestu, jak to porozumienie o usługach. Natomiast niewątpliwie potem miały te biura być zorganizowane dosyć szybko. One nie powstały i jak rozumiem przyczyniły się również... Słucham? Nie powstały. I to już właśnie wynika ze wszystkiego, o czym tu już mówimy. I myślę, że to był również jeden z bardzo istotnych czynników, który zaważył na tym, co się stało wewnątrz Kuomintangu i na tym osłabieniu pozycji prezydenta Ma Ying-jeou, dlatego że powiedzmy, o ile młodzież zareagowała na to porozumienie o usługach, traktując je może również w kategoriach, prawda, rywalizacji, miejsc pracy i tak dalej, o tyle sądzę, że kierownictwo, czy tak zwane kadry, czy ci związani wszyscy z aparatem władzy w Kuomintangu zareagowali jednak nieprzychylnie, powiedzmy, bez entuzjazmu na to porozumienie o otwarciu przedstawicielstw
o charakterze już oficjalnym, rządowym. Ale mamy również, no, ostatnie spotkanie, przepraszam, ostatnie spotkanie jest z maja 2014 roku. Nie było, prawda, do momentu tego porozumienia lutowego nie było w ogóle mowy o tym, ażeby przy tej, jak wiadomo, jak tutaj panowie, jak pan radca Wejtko podkreślił, przy tej bardzo swoistej interpretacji, prawda, pojęcia jednej Chiny i całej wszystkiego, co z niego wynika dla traktowania suwerenności, nie było o tym mowy o kontaktach oficjalnych. Natomiast znaleziono jednak przy ogromnej właśnie zręczności obu stron i umiejętności, że tak powiem, poszukiwania kompromisów, jeżeli się ich naprawdę chce, znaleziono formułę spotkań partyjnych. I ponieważ tu mówiliśmy o prezydencie Xi Jinpingu, to chciałam przypomnieć, że pan prezydent Xi Jinping odbył z przedstawicielami strony tajwańskiej w charakterze przedstawicieli partyjnych co najmniej 5 spotkań. Ja wynotowałam tak. Pierwsze to było z Vincentem Xiu, który jako honorowy przewodniczący tego fundacji wspólnego rynku poprzez cieśninę, prawda, no więc to jest bardzo, to już jest taka, no można powiedzieć, właściwie robocza wizyta i on się spotkał z prezydentem Xi Jinpingiem dwukrotnie w 2013 roku. Ale prezydent Xi Jinping przyjął Wu Puoxiunga jako honorowego przewodniczącego Kuomintangu w czerwcu 2013 roku, a w 2014 roku przyjął Lien Chana, czyli osobę, która te 20 prawie lat temu była premierem i która też jest postrzegana jako Tajwańczyk, chociaż akurat on niestety urodził się w Xi'anie, ale rodzina jednak jego była już od dłuższego czasu na Tajwanie. A ostatnie spotkanie, które ja wynotowałam, to jest w maju 2014 roku, czyli no trochę ponad rok temu, spotkanie z Jamesem Sungiem z tej nowej, z tej ludowej partii pierwszej, First Party, People First Party. Czyli ten dialog partyjny jeszcze trwał, prawda, i być może to będzie też jakaś formuła, która będzie może też tak aby przezwyciężyć te trudności w tym dialogu oficjalnym, może można będzie tutaj jakiejś elastyczności się też spodziewać. A teraz chciałam jeszcze wrócić i bardzo się ucieszyłam, że mój przedmówca bezpośrednio wspomniał o reformie rolnej. Dlatego, że uważam, że to był jeden z najbardziej udanych politycznych kroków, jakich dokonał na Tajwanie Kuomintang. Bo po pierwsze rzeczywiście to był, znaczy ten krok, który ma po dzień dzisiejszy ogromne konsekwencje polityczne. Dlatego, że ta reforma rolna rzeczywiście była realizacją jakby zasady Sun Yat-synowskiej ziemia oraczom i była przeprowadzona w sposób taki, że państwo, że tak powiem, najpierw ograniczyło opłaty za dzierżawę, a potem wykupiło, a potem tę ziemię wykupiło i potem ją rozdało i z kolei rolnicy, użytkownicy tej ziemi, czyli rolnicy, mieli tam rozłożone jakieś tam spłaty w zależności od zbiorów i tak dalej. Tak, to było praktycznie uwłaszczenie. I to jest, a poza tym jeszcze, znaczy to był ten pierwszy element, taki bardzo mądre posunięcie tych przybyszy z kontynentu wobec miejscowej ludności. I to zaowocowało również i tym, że właśnie ten Kuomintang może liczyć na elektorat wiejski. Ale to nie jest jedyne posunięcie. Być może to już w tej chwili, prawda, nie jest takie ważne, ale w tej zamierzchłej przeszłości, czyli te 20 lat temu, kiedy ja się zjawiłam na Tajwanie, kiedy myśmy to biuro warszawskie otwierali wówczas, bardzo ważnym elementem była polityka eksportu rolnego. I to była polityka, której właśnie można też w ramach tych, prawda, różnych drobnych usprawnień, które nic nie kosztują poza decyzjami mądrymi, to była polityka, która zapewniała
rolnikom informacje o, o tym, na co jest w świecie, na jakie produkty rolne w świecie są rynki zbytu, jak również i zapewniała, więc zapewniała im te informacje i również zadbała o to, żeby te informacje były dostarczane w sposób taki, że były przyjmowane. I to uważam za majstersztyk, który warto byłoby może i w Polsce kiedyś zastosować, chociaż już się czasy zmieniły. Mianowicie powołano specjalną radę ekspertów. W każdym powiecie był delegat Ministerstwa Rolnictwa czy tej specjalnej rady i ten delegat po to, ażeby miał autorytet i żeby to, co on przekazuje, że tak powiem, rolnikom, żeby było przyjmowane, był opłacany jak dyrektor departamentu, ale musiał mieć doktorat z nauk rolniczych. I tu znowuż możemy wrócić, jeszcze przepraszam na chwilę, wrócę do Li Tenghui'a, bo Li Tenghui jako prezydent bardzo były podkreślane również jego zasługi naukowe, ponieważ on uzyskał doktorat na Uniwersytecie czy Columbia, czy Cornella, przepraszam, tego już w tej chwili nie pamiętam, słucham? Na Cornellu, tak. Za pracę doktorską na temat przepływu kapitału między rolnictwem a przemysłem. Czyli też prawda to rolnictwo. A poza tym jeszcze ta reforma rolna została przez Tajwan wykorzystana jako ramię, że tak powiem, pomocy zagranicznej, co było szczególnie ważne po 1971 roku, kiedy Tajwan został wyeliminowany z ONZ-u, bo ponieważ zajęła prawowite swoje miejsce, zajęła Chińska Republika Ludowa i wobec tego nastąpiło to bardzo gwałtowne przesunięcie uznań dyplomatycznych z Tajwanu na HRL. To, co zostało na Tajwanie, to zostały właśnie takie krypto jakby ambasady, chociaż te państwa, które tam miały swoje przedstawicielstwa wcześniej, prawda, redukowały je szczęśliwie dosyć stopniowo. A Tajwan po to, aby uzyskać, prawda, czy aby nadal utrzymać jednak dobre relacje z państwami przede wszystkim rozwijającymi się, w założonym przez siebie Instytucie Badawczym Reformy Rolnej prowadził bardzo szerokie szkolenia dla krajów afrykańskich i azjatyckich właśnie w tym zakresie. A wiadomo, że w latach 70. i 80. i 90. w wielu krajach sprawy reformy rolnej były nadal bardzo tak czy inaczej rozumiane, prawda, no nie tylko bardzo tak bezpośrednio, były bardzo żywe i to była bardzo dobrze przyjmowana rzecz. I właśnie zwycięstwo Kuomintangu w tych pierwszych parlamentarnych wyborach w 1995 roku zapewnił elektorat wiejski, bo miasta wtedy były jakby na tej fali, no, prawda, działania partii opozycyjnych dopiero od kilku lat tak naprawdę. DPP się dopiero mogła ujawnić przecież no, po zniesieniu stanu wyjątkowego i po tej uchwale, zdaje się, z 90 roku, że partie polityczne mogą zacząć działać. Przecież po tym była to naprawdę wielkim sukcesem DPP, że Chen Shui-bian został merem Tajpej. Najpierw tak samo zresztą jak Ma Ying-jeou potem został merem Tajpej. Więc była to w miastach, większość się opowiadała za DPP i było bardzo, wydawało się dosyć prawdopodobne, prawda, że te wybory mogą tę scenę zmienić. Teraz chciałem prosić o pytania z sali, wyjaśnienia. Tak, pan był pierwszy, proszę bardzo. Dobry, Tomasz Smura, Fundacja Płaskiego, kłaniam się pięknie. Ja mam pytanie przede wszystkim do pana ambasadora Wejtko, ze względu na to, że niedawno wrócił pan z Tajwanu i chciałbym, wspominał pan, prawda, tutaj o kwestiach sprzedaży broni amerykańskiej na Tajwan. Natomiast ja chciałbym się zapytać o to, czego Amerykanie póki co nie sprzedali, prawda, czyli te okręty podwodne z pakietu Busha. No to jest w tej chwili główny problem, przynajmniej tak przedstawia to tajwańska prasa i to jest kwestia, która jest w tej chwili priorytetem dla Tajwańczyków. No niedawno była taka rezolucja Senatu USA, prawda, który wzywał do tego, żeby jednak wejść w ten program. Tajwańczycy sami stwierdzili, że sobie okręty zbudują, ale potrzeba im technologii, prawda? No więc chciałem się dopytać, co tam jakby mówią pana koledzy ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Czy Stany Zjednoczone tutaj jakoś w tym pomogą, prawda? Czy kompletnie nie będą chciały
jakoś się w to włączyć z różnych powodów, a może to jest miejsce też trochę dla Japończyków, prawda, żeby wzmocnić jednak te stosunki, bo jak wiemy, Japończycy schodzą z tych swoich ograniczeń, będą sprzedawać swoje okręty do Australii, prawda, więc może jest to miejsce dla jakby pewnego wzmocnienia. Oni już trochę nie przejmują się, wydaje mi się, coraz mniej się przejmują stosunkami z Chinami, więc zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to hipotetycznie możliwe, prawda? To znaczy podobnie chciałbym się też zapytać, co się mówi na temat samolotów, prawda? Bo tam niedługo skończą się resursy na francuskich Mirażach, prawda? Więc tam Tajwańczycy ostatnio też wspominają coś o nowych F-16 CD, prawda? W zamian za to. I tak, żeby odejść od tych spraw wojskowych, to takie bardziej generalne pytanie, prawda? Chciałbym się dopytać o ten Sunflower Movement, który się ostatnio objawił. Czy to nie jest trochę tak, że będzie nam się polaryzował Tajwan, prawda, właśnie w tym względzie? Bo to, co ja odczułem jakby będąc na Tajwanie, no że główną jakby osią protestu przeciwko czemu protestowali ci ludzie, to jest właśnie to pogłębienie współpracy z Chinami, prawda? Oni mieli na koszulkach, że my jesteśmy Tajwańczykami, prawda? Że oni czują się już trochę nowym narodem, który nie ma tego związku z kontynentem, oni się urodzili tutaj, tutaj się wychowali i oni uważają się za Tajwańczyków. I trochę im to przeszkadza, że no 60- czy 70-letni oficjele z Kuomintangu trochę ponad nimi dogadują się na temat tego, co oni uważają za próbę kontynuacji tego procesu jednoczeniowego. Więc no, czy trochę nie pojawi nam się ogromny podział na Tajwanie, prawda? Taki społeczny między tymi, którzy uważają się za Tajwańczyków, a tymi, co wciąż uważają się za potomków tego wielkiego narodu chińskiego, prawda? I czy nie będzie to miało konsekwencji dla spójności społecznej w Tajwanie? Dziękuję bardzo. Bardzo dobre pytanie. Zacznę od Sunflower Movement. Ja bym nie powiedział, że to są podziały jakieś. Wie pan, podziały są generacyjne, to jest fakt, dlatego że przecież mamy okazję, po prostu delegacji spotykaliśmy się z tymi właśnie starymi dżentelmenami z Kuomintangu, którzy tam są ministrami, czy jakimiś ważnymi osobistościami, czy w parlamencie, czy w rządzie. Więc oni traktują ten ruch Sunflower jako, że to jest, prawda, zbuntowana młodzież, która cały czas siedzi w Facebooku i w ogóle nie wie, o co chodzi i daje się powodować. My zawsze mówimy, że trzeba bardzo ostrożnie z takimi oświadczeniami, bo my sami mieliśmy w Polsce różne ruchy, które no nie można negować tego, co się dzieje. To nie jest tak, że to są nieodpowiedzialna młodzież, które, jak to u nas się mówiło, elementy chuligańskie, prawda? Natomiast takie jest podejście. Natomiast fenomenem tego Sunflower Movement jest to, że oni nie chcą, podobnie zresztą jak pan Kukiz, to jest dosyć przerażające, ale to jest nie tak, że oni nie chcą tworzyć partii. Oni są drzemiącą siłą, która jak gdyby nadzoruje z ukrycia przy pomocy właśnie tych Facebooków i innych rzeczy. Oni są w stanie się skrzyknąć bardzo szybko. To jest siła, która potrafi w ciągu paru dni spowodować demonstrację na ulicach bardzo wielką. I ta obawa jest bardzo silnie zakorzeniona w ludziach władzy na Tajwanie. Także to jest ten element, który istnieje cały czas. On co prawda teraz się nie objawia jakoś specjalnie w najbliższych wyborach. Prawdopodobnie, znaczy nawet na pewno on nie będzie uczestniczyć, ale gdzieś to ziarno protestu jest bardzo silne. I właśnie ten element tego właśnie Sunflower Movementu był takim pokazaniem, że ten Tajwan rodzi się, że te wszystkie sprawy, o których pani mówiła, one już nie mają takiego znaczenia dla młodego pokolenia. Pani nie wspomniała jeszcze o aborygenach, które też są istotną grupą etniczną na Tajwanie. Natomiast o dziwo, skąd to się bierze? Dlatego, że za czasów Chan Shui-biena, kiedy on się kłócił i handryczył się z Chinami, wtedy nie było, Tajwańczycy nie mieli takich kontaktów z Chińczykami. Natomiast prezydent Mike Zhou i Kuomintang otworzyli Tajwan również na turystów tajwańskich. To jest około 2 milionów Chińczyków z kontynentu przyjeżdża na Tajwan i młodzi ludzie zobaczyli, że wow, hola hola, my jesteśmy jednak troszkę inni, my nie plujemy na ulicy, my nie wrzeszczymy w telefonach, my się nie wpychamy do kolejki, co jest nie do pomyślenia Tajwańczyka, żeby jest kolejka po lody czy tam gdzieś, żeby ktoś się przedzierał bez kolejki. Oni, dewastacja z hoteli, czy zachowanie inne, cywilizacyjnie inne niż Tajwańczyków, którzy są na wyższym poziomie cywilizacyjnym. Oczywiście Chiny dojdą do tego, tylko że potrzebują jeszcze bardzo, bardzo wiele lat. Także
wręcz otwarcie przez Kuomintang Tajwanu i Chin na wzajemne kontakty spowodowało efekt odwrotny od zamierzonego. To pokazało Tajwańczykom, że my jesteśmy jednak troszkę inni. Wracając do kwestii zbrojeniowych i tak dalej. Jeszcze do roku 2013 Tajwańczycy domagali się strasznie od Amerykanów albo nowych F-16, albo najlepiej F-35, ale wiadomo, że Ameryka F-35 według mnie jest dosyć nieudaną hybrydą. Chcieli zaspokoić potrzeby wszystkich rodzajów i okazało się, że to nie jest, jest to tak skomplikowane, że praktycznie nie ma możliwości kooperacji w zakresie budowy tych samolotów przez inne państwa, więc na pewno oni tego nie sprzedadzą. I uznano, że najbardziej skuteczną, tak powiem, bronią defensywną są, czy też są łodzie podwodne, niewielkie łodzie podwodne o napędzie dieslowsko-elektrycznym, które mogłyby skutecznie operować w cieśninie, która ma w najszerszym miejscu około 160 km. I tutaj problem polega na tym, że do tej pory prawdopodobnie z punktu widzenia zdolności inwazyjnych Armia Ludowo-Wyzwoleńcza nie ma jeszcze takiego potencjału w amfibiach, żeby przerzucić jednocześnie około minimum 20 tysięcy żołnierzy. Natomiast łodzie podwodne są bardzo skuteczną zaporą. I teraz na czym polega problem, że tutaj Amerykanie, oni po prostu nie mają tych technologii. Oni już w tej chwili nie produkują tego typu łodzi. I oni, tutaj była wizyta w zeszłym roku, nie pamiętam jak się nazywa, asystent sekretarza stanu USA, który zajmował się Azją. Jak on się nazywa? Assistant Secretary of State. Znane nazwy. Campbell, tak. O, Campbell był wtedy na Tajpej. Ja byłem zaproszony przez kolegę amerykańskiego na dinner z nimi. On wtedy po prostu opowiadał takie rzeczy, że sugerował wręcz, żeby cały ten, jak powiem, problem budowy łodzi podwodnych przenieść na płaszczyznę prywatną. Żeby firmy tajwańskie weszły w kontakt z Japończykami i oni mają olbrzymie zaplecze również badawczo-wojskowe, więc żeby wspólnymi siłami starali się to zrobić, a prawdopodobnie no to by w jakiś sposób mogło aż nie tak rozdrażnić, prawda, niektórych. Natomiast co do rzeczywiście mirażów, one rzeczywiście już kończą żywot. Natomiast no, Tajwan ma swoje takie indigenous fighters, one są budowane z Lockheedem bodajże. Natomiast w tej chwili po modernizacji no, można uznać, że chyba oni chyba zmienili trochę doktrynę, że już nie domagają się tak bardzo samolotów. Głównie to są jednak te wyrzutnie patriotów i system radarowy plus łodzie podwodne, więc to jest to chyba co jest najbardziej potrzebne w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tam się... Tak, proszę bardzo. Znaczy, co jest jeszcze ciekawe, że na kontynencie nie przyjmuje się tej narracji, że to jest wynik zbyt bliskich, czy powiedzmy może nie zawsze udanych kontaktów między wyspą a kontynentem, ta nieufność, która się ożywiła na Tajwanie. Wprost przeciwnie, wszystkich to, co mogłem widzieć w niektórych mediach, oczywiście anglojęzycznych, ale przedruki również z chińskojęzycznych, podkreśla się bardzo wyraźnie, jakby się zaklina deszcz w pewnym sensie, że tutaj kwestia relacji z kontynentem nie mają żadnego wpływu na pozycję Kuomintangu i tak dalej. No, można zrozumieć Pekin, że taką narrację, że tak powiem, proponuje, ale na dłuższą metę to jest w tym pewne zagrożenie, że w końcu w pewnym momencie władze w Pekinie będą musiały powiedzieć prawdę swojemu społeczeństwu, że ci Tajwańczycy tak bardzo nie chcą, prawda, się zbliżać do kontynentu. I tu jest poważne zagrożenie moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tak, jeszcze chciałem zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, z tego co pamiętam, to bardzo często to, co na Tajwanie jest składane, gotowe do wysyłki do Europy, zdarza się, że musi trafić do Chin, by tam tak naprawdę znaczek Made in China postawić. Praktycznie bądź prawie nic z chińskiego się tam nie dostaje.
co pamiętam. A jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Zdaje się, że Malezja, gdzie 80% to Chiny i tak naprawdę oni trzymają gospodarkę, robią interes dla państwa, 5% dla Malajów, 5% ludności Malajów, Malezji to Malajowie, którzy trzymają władzę. Tam jest ciekawa sytuacja, bo przecież Malezja poi. Przesada. Malezja poi. Singapur, tak? Są związani praktycznie są praktycznie nierozłączne te państwa, tak? No, ostatnio, z tego co pamiętam, Stany Zjednoczone podpisały, czy jest, czy będzie, już wkrótce, baza amerykańska na terenie właśnie Malezji. Jest też prezydent, który tak naprawdę bardzo często jest uznawany takim marionetkowym mężem swojej żony. Często śmieje się Azja. Król, tak, tak, tak. Bardzo człowiek stary. Zastanawiam się, póki Malajowie, Chińczycy w Malezji twierdzą, że Chiny kontynentalne to troszeczkę zacofany wobec nich kraj, no to Chiny nie będą próbowały swoją siłą wyborczą tak naprawdę przeciągnąć na stronę Chin kontynentalnych całej Malezji politycznie na stronę nie amerykańską, tylko właśnie Chin. Wydaje mi się, że jeżeli umrze już ten starszy człowiek tak naprawdę, no to może Chiny spróbują przeciągnąć kraj na swoją stronę i te bazy amerykańskie niedługo tam pozostaną. Jak w takim razie układ sił może się zmienić w tej sytuacji? Wydaje mi się, że w interesie jest jednak zostać tam bardziej Amerykanom, bo Chiny mają... Malezja, tak. Jeśli można w tej sprawie... Dwa słowa. Bardzo przepraszam, ale tutaj jest pewne chyba pomieszanie pojęć. Po pierwsze, w Malezji Malajowie plus rdzenna ludność z północnego Borneo, z Sarawaku i Sabah, to jest jednak ponad 50% ludności. Chińczycy z Hindusami, głównie Tamilami, no jednak są w mniejszości. Oczywiście liczba Chińczyków, ja w tej chwili nie pamiętam, jest 30 kilka procent z tego, co wiem. Oni oczywiście trzymają w rękach większość handlu i biznesu. Natomiast jest taka prawda niepisana, nadpisana umowa, że władza spoczywa w rękach rdzennych tych bumiputrasów, czyli tych synów ziemi, czyli Malajów. To ma już konsekwencje. Natomiast Malezja w tych wszystkich sprawach wykazuje dużą ostrożność, prawda? Malezja jest członkiem ASEAN-u i specjalnie w jakiejkolwiek klincze i zwarcia z Chinami nie wchodzi, natomiast w sprawach Morza Południowochińskiego no ma też swoje interesy, które częściowo kolidują z chińskimi. Teraz a propos wody w Singapurze. W Singapurze jest fabryka odzyskiwania wody z wody zużytej. I to było jedno z ważnych osiągnięć zresztą rządu Singapuru, żeby się uniezależnić od wody, którą kupują z Malezji, ale w określonych sytuacjach mogą z tego zrezygnować, więc Singapur, jeśli chodzi o wodę, jest niezależny. Na tym bym chciał skończyć. Do pierwszej części pana pytania, także to jest kompletny absurd, to nie wiadomo, wie pan, to jest rzecz, znaczy... Tajwan jest samodzielnym członkiem Światowej Organizacji Handlu i prowadzi absolutnie suwerennie handel i nie ma takich, w ogóle to jest zupełnie, nie mogę sobie tego wyobrazić, takiej sytuacji. Natomiast nasz biznes czasami zadaje takie pytania, jak ja byłem tam w Tajpej, to dzwonili do mnie polscy biznesmeni z pytaniem, wie pan, bo ja byłem teraz w Szanghaju, ale mam wizytę w Tajpej, czy ja muszę drugi paszport sobie wyrobić, bo co będzie,
jak ja wyląduję w Tajpej z Szanghaju, to co oni mi zrobią? Ja mówię, ale znaczy, a co panu mają niby zrobić? No, no to naprawdę nikogo w tej chwili nie wzrusza. No, wszelkie kontakty, przecież to są tak olbrzymie kontakty w ramach praktycznie strefy wolnego handlu między Tajwanem a Chinami i wszyscy robią biznesy i z jednymi, i z drugimi. Tutaj nie ma absolutnie, tutaj jest pełna suwerenność, jest, tutaj nie ma żadnych, wie pan, no, tego typu pieczątek na skrzyniach, które muszą tam jechać. To zapewniam, że tak nie jest. Tak. Dziękuję bardzo. Jeśli państwo pozwolą, to ja miałbym swoje pytanie do pana radcy Wejtko, który właśnie niedawno, dosłownie parę dni temu wrócił z Pekinu, ponieważ towarzyszył ministrowi Schetynie. W związku z tym, gdyby zechciał nam powiedzieć, podzielić się refleksjami z tej ostatniej wizyty z ministrem spraw zagranicznych w Pekinie, byłbym wdzięczny i ciekaw, by posłuchać od uczestnika tych rozmów. Nie wiem, zaspokoję. W zeszłym tygodniu, 17 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie komisji międzyrządowej, która powstała w wyniku podpisanego przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego z prezydentem Hu Jintao, porozumienia o partnerstwie strategicznym. Grudzień 11 roku. I teraz właśnie w czerwcu tego roku odbyło się pierwsze posiedzenie tej komisji, która jest ukierunkowana przede wszystkim na to, żeby wypełnić jakąś treścią, głównie treścią gospodarczą, ramy tego partnerstwa strategicznego. Więc delegacja była bardzo liczna, było to 27 osób z rządu plus 70 biznesmenów. Równolegle odbywało się forum biznesu polsko-chińskiego w hotelu Saint-Regis w Pekinie, w bardzo eleganckim hotelu. Natomiast cały dzień był przeznaczony na spotkania pana ministra Grzegorza Schetyny z odpowiednikiem Wang Yi i rozmowy w tak zwanych 5 podstolikach. Ja miałem przyjemność przewodniczenia podstolikowi do spraw handlu i współpracy gospodarczej. W delegacji brali udział przedstawiciele głównych resortów, finansów, czy gospodarki, ochrony środowiska, administracji, cyfryzacji, infrastruktury. I to spotkanie, ono miało charakter w pewnym sensie symboliczny. Podczas tego spotkania ministrowie podpisali regulamin, taką memorandum of understanding w sprawie regulaminu spotkań. Odbywało się to w bardzo przyjaznej atmosferze z punktu widzenia takich czystego, tak wiem, przepraszam słowa, urobku gospodarczego. Nie uzyskaliśmy tam specjalnie wiele, ale to nie było zaskoczeniem, bo to nie temu służyło. Spotkanie było w miarę krótkie. To, co było istotne dla nas i to, co myśmy zdołali, podejrzewam, pokazać z partnerom chińskim, to są dwie rzeczy. Jedna, że my doskonale rozumiemy, czym dla Chin i dla regionu Azji i wszystkich państw, które leżą na tym szlaku, jest to właśnie ten jedwabny szlak. Chcieliśmy im pokazać, że my de facto już jesteśmy infrastrukturalnie przygotowani do tego, żeby Polska miała szczególne znaczenie jako kraj, który leży na drugim końcu szlaku, a z kolei na początku, że tak powiem, tego szlaku, który idzie do Europy Zachodniej. Mianowicie mamy głębokowodny port, terminal kontenerowy w Gdańsku. To jest port, który się rozwija w sposób niebywale szybki i w tej chwili, pomimo to, że ilość przeładunków jeszcze nie jest taka jak w Rotterdamie czy w Hamburgu, ale on w tej chwili dzięki infrastrukturze swojej zaczyna stanowić konkurencję dla portów przeładunkowych w Rotterdamie i w Hamburgu, co jest dla nas bardzo korzystne. Stąd przy pomocy kolei i transportu lądowego kontenery idą dalej na wschód, do krajów bałtyckich unijnych i na południe i na południowy wschód. To jest port, który jest de facto ostatnim portem na Bałtyku, do którego mogą wpływać te największe na świecie statki. Tam jest głębokość 16,5 metra, także to i cała infrastruktura techniczna jest niebywała. To rozładunek, jak ja byłem na takim statku, jak to się dzieje, to jest coś niebywałego. Jak błyskawicznie to się odbywa, to jest parę godzin i tysiące kontenerów trafiają tam, gdzie trzeba, są rozładowane i załadowywane.
Drugi element to są dwie linie kolejowe, które właściwie trzy, dwie linie kolejowe, które łączą Chiny i Polskę. To są linia Łódź-Chengdu i druga linia to jest z Warszawa Chongqing? Nie. Harbin Chongqing, tak? Jest trzecia linia do Duisburga, która przechodzi siłą rzeczy przez Polskę, więc jeżeli chodzi o połączenia morskie i kolejowe, więc mamy już ten zalążek i to chcieliśmy przekazać naszym partnerom chińskim, że możemy z tego korzystać. Również notabene dygresja wobec Tajwanu, że również dla Tajwanu dostarczanie do Chongqingu czy do Chengdu to nie jest w sumie aż tak daleko jak na tamte odległości. Kolejny element, który jest bardzo istotny, to jest nasze uczestnictwo w Azjatyckim Banku Infrastructure. Tak, inwestycji infrastrukturalnych. Asian Investment Infrastructural Bank. Polska jest jednym z tak zwanych Perspective Founder Members, czyli pierwszych państw, które zgłosiły akces do tego banku. W tej chwili ten bank jest w trakcie tworzenia się, są negocjacje, które w niedługim czasie ukonstytuują ten bank. I oczywiście my jako Polska nie liczymy na to, że będziemy od razu tam budować jakieś olbrzymie projekty infrastrukturalne w państwach azjatyckich czy w Chinach. Niemniej jednak liczymy na następujące rzeczy, że po pierwsze będziemy mogli działać jako poddostawca i my mamy taki ukryty nasze marzenie w Ministerstwie Gospodarki, żeby nauczyć polskich przedsiębiorców korzystania z kredytów do realizacji swoich celów. Polskie banki, polscy przedsiębiorcy w ogóle nie korzystają z dostępnych już kredytów Banku Światowego, czy EBRD, czy Azjatyckiego Banku w realizacji. My jesteśmy w ogóle, nie bierzemy pod uwagę tej możliwości finansowania. Chcemy tutaj wspólnie w kraju zrobić taką grupę roboczą bardzo silną pod przewodnictwem Narodowego Banku Polskiego, która będzie promować możliwości inwestycyjne i wykorzystywanie tych projektów. Element trzeci, ten bank obejmie Republiki Byłego Związku Radzieckiego i Mongolię, Tadżykistan, Azerbejdżan, Gruzję, Kazachstan, a tam mamy już z kolei dobre kontakty, bardzo dobre kontakty, ustanowione kontakty handlowe, więc liczymy na to, to jest bardzo śmiała decyzja, było to rzeczywiście robione w strasznym pośpiechu, bo takie terminy Chińczycy narzucili, ale zdołaliśmy to załatwić, jesteśmy członkami, czyli pokazaliśmy z partnerom chińskim, że my jesteśmy, rozumiemy ten olbrzymi generacyjny projekt, który oni wymyślili z tym szlakiem jedwabnym i że my jesteśmy gotowi do współdziałania i w ramach tak zwanego partnerstwa, czyli formuły 16+1, czyli 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej plus Chiny, że my mamy tę rolę wiodącą, gdyż mamy dwa sekretariaty dla tej grupy państw. Pierwszy robi PAIS, to jest mechanizm koordynacyjny inwestycji i drugi mechanizm to jest sekretariat współpracy biznesowej, który jest w PARP-ie, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czyli pokazujemy szczególną rolę Polski i gotowość Polski do tego, żeby tutaj jak gdyby w ramach tego partnerstwa strategicznego, żeby nasi przyjaciele chińscy pokazali nam, że proszę bardzo, no dobrze, mamy to partnerstwo, mamy infrastrukturę i teraz czekamy na, nie to, że na oklaski, ale na propozycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie z sali, bądź wypowiedź. Ambasador Burski, Ksawery Burski, wieloletni nasz ambasador. Dziękuję bardzo. Ja mam jedynie pytania. Pierwsze pytanie. Jak się przedstawia współpraca naukowa między Tajwanem a kontynentem, a HRL? Drugie pytanie. Jaką rolę mogą odegrać tajwańskie inwestycje? Pan wspomniał o 300 miliardach dolarów. To są liczne fabryki, to są producenci i tam siedzą też przedstawiciele macierzystych zakładów z Tajwanu. Ja słyszałem, że tych ludzi jest, mieszkańców Tajwanu, zatrudnionych czy doglądających swojego biznesu w HRL na kontynencie jest około 2 milionów. Jaka rola może być tych ludzi w przyszłych stosunkach? Gdyby na przykład odbywały się jakieś wybory czy referendum na Tajwanie, gdyby oni wrócili, to
po jakiej stronie oni będą głosować? Dziękuję bardzo. Bardzo fajne pytanie, bardzo fajne pytanie. Postaram się bardzo szybko, bo tutaj trzeba by, tutaj można by mnóstwo rzeczy opowiedzieć. 2 miliony, o których pan ambasador wspomina, to jest liczba biznesmenów, tak się ocenia liczbę biznesmenów tajwańskich, którzy są głównie w rejonie Szanghaju. To jest taka diaspora biznesowa. Podczas wszelkich wyborów czy referendów, no do tej pory było tak, że to Kuomintang wygrywał. Oni do tej pory byli po stronie Kuomintangu. Natomiast podczas tych wyborów, które będą w styczniu, nie jest to jasne. Dlaczego do tej pory oni głosowali za Kuomintangiem, za KMT? Otóż KMT dawało im gwarancję stabilności stosunków w ciśnienie. Oni się nie obawiali, że przyjdzie tak zwany wariat i zburzy wszystko. Im chodzi nie o patriotyzm, tylko im chodzi o to, żeby stosunki gospodarcze i finansowe między Tajwanem i kontynentem odbywały się bez żadnych przeszkód. W tej chwili, widząc, że ta sytuacja jest dosyć kłopotliwa dla rządzącej partii, nie wiadomo, jak oni się zachowają. Tutaj kwestia jest tego typu, że Tajwańczycy mogą głosować, nie mogą głosować korespondencyjnie, to chcą wprowadzić w tej chwili. Oni muszą się zjawić w miejscu swojego zameldowania na wyspie. Stąd są czartery prawie że bezpłatne, które przywożą na czas wyborów Tajwańczyków pracujących w Chinach. Co do inwestycji tajwańskich, to tutaj jest odwrotna sytuacja. Jest bardzo niewielu Tajwańczyków, którzy zarządzają tymi, to są top managers i wyższy średni poziom z zarządzania w tych fabrykach. Reszta to są lokalni ludzie. Więc jeżeli taka jedna firma, która zatrudnia 1 200 000 w 17 fabrykach, ten Foxconn, prawda, który robi iPady, iPhony i te wszystkie amerykańskie gadżety, to jest to istotne z punktu widzenia lokalnych władz przede wszystkim, dlatego że te 1 200 000 to są rodziny, pomnożymy przez 3, przez 4, to jest prawie 5 milionów ludzi. Więc tu są preferencje dla tajwańskich biznesmenów, chociaż w tej chwili następuje zjawisko odwrotu. Dlatego że, co by nie mówić, rozwój Chin jest bardzo szybki i co się wiąże nieuchronnie z tym, że koszty pracy tam rosną. Czyli inwestowanie w Chinach przestaje być już opłacalne i bardzo wielu przedsiębiorców chińskich wraca albo na Tajwan, co jest bardzo mile widziane przez rząd i przez Tajwańczyków, albo lokuje się w tych innych państwach typu Indonezja, Wietnam, gdzie w dalszym ciągu siła robocza jest dosyć tania. No, trzeba powiedzieć, że Tajwan ma olbrzymie ilości gastarbeiterów, to jest prawie ponad 500 000 pracowników najemnych, którzy z tych właśnie państw sąsiednich, którzy przyjeżdżają na Tajwan, bo mają tam lepsze warunki, lepszą płacę niż u siebie w domu, więc Tajwan jest na tyle bogatym, że wchłania tych przybyszów. Natomiast wyprowadzanie biznesu poza Tajwan powoduje to, że innowacyjność również wychodzi z Tajwanu i wbrew pozorom Tajwan, który nam się wydaje jako państwo olbrzymim poziomie innowacyjności, boryka się obecnie z problemem, że właśnie ta innowacyjność jest gdzieś zachwiana. Im brakuje jakichś nowych impulsów do wzrostu innowacyjności. I stąd na przykład powstanie, powrót tego Foxconna i budowa ośrodka badawczego Foxconnu w Kaohsiungu na południu Tajwanu, tam zatrudni 600 inżynierów, to jest zalążek i początek czegoś, co oni uznają, że to jest bardzo, bardzo cenne i że to jest ten właściwy kierunek. Dziękuję bardzo. Na temat współpracy naukowej. Współpraca naukowa, tak, zapomniałem. Współpraca naukowa odbywa się w bardzo wielu płaszczyznach, łącznie z badaniami nuklearnymi, z innymi rzeczami. Istnieje pewna, jakby to powiedzieć, obawa Tajwańczyków. No, trzeba powiedzieć tak, że Tajwan uznawany jest przez Amerykanów na równi z Japonią za kraj, który najbardziej przestrzega praw własności intelektualnej. Tam rzeczywiście rzadko lub prawie wcale nie da się nie kupi się jakichś fałszywych CD-ROM-ów czy lewych programów, czy to nie są, tutaj Chiny są niestety daleko w tyle.
Więc również firmy europejskie, które z entuzjazmem budowały na początku, czy ustanawiały centra badawcze w Chinach, wycofują się z Chin właśnie w obawie przed tym nie do końca, powiedziałbym, szczelnym przestrzeganiem przez Chiny własności intelektualnej. Więc ta współpraca się odbywa w bardzo wielu dziedzinach. Jednym z problemów, który w tej chwili, jak wyjeżdżałem ostatnio, to było zanieczyszczanie przez Chiny wybrzeża tajwańskiego różnymi plastikowymi rzeczami. Prądy są tak wieją, że to wszystkie śmieci z Chin wkładają na plaże tajwańskie, czy na wybrzeża, na wschodnie wybrzeże Tajwanu. Tam są akcje młodzieżowe, społeczne, tam zbierają te śmieci, ale po prostu to jest nie proces, który trwa i tego się nie da się ustanowić i tutaj jakoś nie mogą się dogadać w takich sytuacjach, żeby to wspólnie jakoś ten problem rozwiązać. Dziękuję bardzo. Ja chciałem do pytania ambasadora Burskiego jeszcze dodać. Ta liczba 2 miliony to jest bardzo znacząca, bo to znaczy, że około 20% mężczyzn w wieku produkcyjnym pracuje na kontynencie. I oczywiście władze Chińskiej Republiki Ludowej starały się sprzyjać utrzymywaniu kontaktów tych Tajwańczyków ze swoją ojczyzną. Jak tu pan radca powiedział właśnie, ułatwiają im odwiedziny na okres wyborów itd. Wspomagają w rozmaity sposób. Także chcę wspomnieć, iż w prasie tajwańskiej spotykałem się wielokroć z informacjami, że niektórzy z tych biznesmenów, ale to już ma charakter dość szeroki, pozakładali swoiste drugie rodziny na kontynencie i mają tam drugie żony, drugie dzieci itd. No bo jak mieszkają przez lata na kontynencie, no to nie chcą być całkiem samotni i wobec tego pojawia się na przykład problem, gdzie mają spędzać chiński Nowy Rok. Czy na chiński Nowy Rok mają wracać na Tajwan do starej żony, czy mają go świętować z nową żoną itd. Także tu jest wiele specyficznych problemów i generalnie przypominam, że samoloty między Tajwanem a kontynentem latają teraz mniej więcej z częstotliwością warszawskich tramwajów. Te wielkie jumbo jety. Także to daje... 7 połączeń tygodniowo. 867 połączeń. Także... 55 miast chińskich jest obsługiwanych przez linie tajwańskie, które lądują tam, gdzie żaden obcy przewoźnik nie ma prawa lądowania. Także integracja gospodarcza postępuje błyskawicznie w sposób wręcz niewyobrażalny. Czy jest jeszcze jakieś jedno super pilne pytanie, bo musimy zamykać nasze spotkanie. Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Chciałem podać... Jedno słowo takie... Tak, uzupełnienia, proszę bardzo. Ale to tak troszkę trywializując, możemy powiedzieć, że wynik Partii Narodowej w najbliższych wyborach w dużej części będzie zależał od konkubin na kontynencie. Czy ktoś z naszych panelistów chciałby jeszcze coś dopowiedzieć do tej dyskusji? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze zapowiedzieć, że na koniec września, na pierwsze spotkanie w nowym roku, myśleliśmy o zorganizowaniu spotkania poświęconego właśnie współpracy polsko-chińskiej, zwłaszcza tej formule 16+1 i tak dalej, żeby sobie to trochę podrążyć i mam nadzieję, że tu być może pan radca zgodzi się też w tym uczestniczyć. Natomiast na październik szykujemy po raz pierwszy spotkanie po angielsku z ekonomistą z kontynentu, z jednego z czołowych uniwersytetów, jednego z czołowych badaczy chińskich, który będzie przedstawiał nam gospodarkę chińską na tle gospodarki światowej. Także zapowiadam już. Oczywiście co do następnych spotkań, tematyki, jesteśmy otwarci. Z ochotą będziemy przyjmować
dalsze sugestie, pomysły, bo staramy się realizować także sugestie naszych uczestników naszych spotkań. Dziękuję bardzo panelistom, dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom.